Każdego dnia roboczego trafia do rzecznika finansowego około 16 skarg na OC komunikacyjne. Szacujemy, że w tym roku będzie ich łącznie około 4000, podczas gdy w ubiegłym roku była to podobna liczba. Niestety te wartości nie maleją, mimo że od wydania wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego właśnie odnośnie likwidacji szkód mijają już prawie 3 lata. Rzecznik finansowy przygotował już na ten temat 2 raporty. Właśnie przygotowaliśmy 3 raport, który podsumowuje największe problemy, z którymi zgłaszają się do nas klienci. W naszym raporcie opisaliśmy 6 takich głównych problemów, z którymi spotykają się klienci, przez które nie mogą naprawić właściwie samochodu. Stosowane są na przykład różne potrącenia amortyzacyjne, stosowane części alternatywne, jak również zaniżane są koszty roboczogodzin. Istotnym problemem też pozostaje kwestia wynajmu samochodu zastępczego. Co prawda, między innymi dzięki działaniom rzecznika, Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie kwestionują już samego faktu wynajmu, ale teraz głównym problemem jest zmniejszanie liczby dni, w czasie których ten samochód jest udostępniany. Istotnym problemem jest też kwestia na przykład orzekania szkody całkowitej. Cały czas widzimy też, że towarzystwa ubezpieczeniowe wbrew wytycznym Komisji Nadzoru Finansowego nie informują klientów o tym, że po wypadku mają prawo żądać rekompensaty z tytułu tzw. utraty wartości handlowej. Te opisane przez nas w raporcie problemy sprawiają, że klienci nie mogą sfinansować w całości naprawy swojego samochodu, korzystając z OC komunikacyjnego. Klient, który jest niezadowolony z wyceny szkody w ubezpieczeniu komunikacyjnym, musi złożyć reklamację w swoim zakładzie ubezpieczeń. Jeżeli jest niezadowolony z rozpatrzenia tej reklamacji, podejmuje dalsze działania i my proponujemy nową instytucję niezależnego rzeczoznawcy. Taki klient może powołać rzeczoznawcę i on wycenia szkodę. Jeżeli jest to inna wycena niż proponuje zakład ubezpieczeń, to wtedy zakład ubezpieczeń musi do tego ustosunkować, powiedzieć, gdzie jest jakiś błąd i wycenić ją przez następnego niezależnego rzeczoznawcę. I wtedy, jeżeli ten rzeczoznawca przychyli się do wyceny klienta, to zakład ubezpieczeń musi wypłacić to wyższe odszkodowanie. Jeżeli powie, że nie, zakład ubezpieczeń ma rację, to wtedy to zostaje to odszkodowanie, które proponował zakład ubezpieczeń.